Drugi dzień zmagań podczas czwartego ogólnopolskiego turnieju z Krzatów i Żaków. Pingla Cup, jesteśmy w Grodzisku Mazowieckim i można by powiedzieć, że mamy teraz, jak to było w tym wierszu, tańcowały dwa Michały. Przed nami Michał i Michał, ale zaraz więcej powiedzą o sobie. Michał, skąd przyjechałeś? Z Rzeszowa. Jaki klub reprezentujesz? ATS Bingo Robczyce. ATS Bingo? Tak, Bingo. Bingo czy Pingo? Bingo. ATS Bingo Dobczyce. A ty, Michał? Z Grodziska Mazowieckiego. Czyli jesteś gospodarzem. Grasz w barwach? Czarno-czerwony. Bogori? Bogori, Grodzisk Mazowiecki. Powiedz, zapytam najpierw gospodarza. Tak troszeczkę może dla odmiany. Ty startowałeś z akademii, czy w akademii jesteś, tak, tenisowej? Ile lat już w akademii? 3 lata. A masz teraz 10, czyli zaczynałeś jako 7-latek. Powiedz mi, kto 7-latka zmusił do gry w tenisa? Albo zachęcił, a może, przesadziłem, zmusił. Zachęcił do gry w tenisa stołowego? Mój kolega grał i tak mi się to spodobało, jak oglądałem, że postanowiłem też zacząć trenować. W twoim przypadku był to kolega. A u ciebie, Michał, jak było tam na tej Rzeszowszczyźnie? Nie było co robić? Czy w ogóle piłka cię nie pociągała? Oszczepem nie chciałeś rzucać, za kulę się nie brałeś, do boksu się nie garnąłeś, nagle taki tenis? Znaczy, ja zacząłem grać w tenisa, bo mój brat grał i zacząłem chodzić najpierw do Rzeszowa, do Akademii Rzeszowskiej. I no i tam chodziłem, tam byłem chyba przez 2,5 roku. I potem zmieniliśmy klub, poszliśmy do ATS Bingo Robczyce właśnie. I tutaj w tym klubie no już z rok będzie. 3,5 roku zaczęłaś. Tak. Trening, tak? Mhm. No, a piłka mnie pociąga, trenuję tam 2 razy w tygodniu, tak dodatkowo, no ale to tak dodatkowo dla rozrywki. Bardziej dla rozrywki kondycji. To powiedzmy troszeczkę o tych waszych treningach. Ile czasu trzeba tygodniowo poświęcić, żeby wejść na taki, powiedzmy, dobry poziom w tym wieku gry w tenisa? Ile wy poświęcacie tego czasu? Michał? Ja cały tydzień, oprócz soboty i niedzieli, przed szkołą, w szkole i po szkole. Przed szkołą, po szkole i w trakcie szkoły, czyli jakby tak zebrać to w godzinach, to liczyłeś kiedyś, ile to jest godzin? No, trzeba będzie spróbować policzyć ten harmonogram. A jak to wygląda u ciebie? Ja gram dużo mniej czasu, ja gram tylko we wtorki, w piątki i czasami w środy. W tenisa, tak? A ile, po ile godzin trenujesz? Po 2. Po 2 godziny? No daje to jakiś niezły wynik i rezultat. Jak wyglądały te gry wasze dzisiaj? Gdzie jesteście, w którym momencie teraz? Ja turniej pocieszenia. Turniej pocieszenia. To też dobry turniej, walczymy dalej. A ja wyszedłem z grupy z drugiego miejsca, potem wygrałem mecz i teraz walczę o ćwierćfinał. O ćwierćfinał w turnieju głównym. Słuchajcie, co jest takiego ciekawego waszym zdaniem w tenisie stołowym, że ludzie w niego grają, że wy na przykład trenujecie tę dyscyplinę? Co ona w sobie takiego ma? Jest po prostu fajna i jest wiele emocji podczas gry na punkty, są turnieje często. Rywalizacja, emocje. A u ciebie? Bo kończymy już. A u mnie, no ja gram to, daję dużo rozrywki, rywalizację i też rozwija i rękę, i nogi. I trzeba myśleć, trzeba się skupić. Dziękuję, więc jeżeli chcecie rozwijać i nogi, i ręce, i trochę się rozerwać, i poczuć emocji, to zapraszamy do stołów tenisowych. Dziękujemy, kończymy, bo już Michała chyba wzywają do stołu. Dzięki wielkie. Michał, dzięki.